Zespół tańca ludowego Politechniki Poznańskiej Poligrodzianie to prawie pół wieku historii. Ponad 2 miliony kilometrów, 150 podróży zagranicznych do 68 krajów świata, no i ponad 3,5 tysiąca koncertów. To bardzo dużo. Wiele nagród w Polsce, za granicą, ale te najbardziej wartościowe to Mistrzostwo Świata w 2015 roku dla zespołu folklorystycznego i Złoty Orfeusz. Również bardzo cenną rzeczą dla nas jest zdobycie nagrody na Olimpiadzie Teatralnej w Kalkucie za najlepszą reżyserię dziedzictwa kulturowego, czyli połączenie w naszym przypadku Jana, świętego Jana z nocą kupały. Raz, dwa, trzy, cztery, odprowadzić kolano do boku. Raz, dwa, trzy, cztery i na poziomie dwa. Otwórz okien, trzy, trzymaj, brzuch. Ponadto jesteśmy posiadaczami medalu Politechniki Poznańskiej, statuetki Hipolita Cegielskiego i wielu, wielu cennych nagród, łącznie z byciem ambasadorem kultury polskiej z ramienia Ministerstwa Spraw Zagranicznych czy Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Co było na nim? Najdłuższa podróż zespołu Poligrodzianie to Nowa Zelandia. Przyjechaliśmy wszystkie wyspy, łącznie z odwiedzeniem Christchurch, gdzie krótko przed nami było trzęsienie ziemi. Najwspanialsza scena to Manilia. Piękna opera w Manili z otwieranym dachem, a sprzęt i wyposażenie wręcz powalało z nóg. Najniebezpieczniejszy wyjazd i koncert to Drummondville w Kanadzie, gdzie mieliśmy występ dla przestępców. No była to jakaś forma resocjalizacji, ale trzecia brama, jak się zamknęła za nami, to robiło się gorąco. Najbardziej egzotyczny wyjazd to do Katmandu i do Pokhary, gdzie tak naprawdę myśleliśmy, że to jest National Geographic i ludzie schodzący z gór na ten koncert sprawiali wrażenie, że po raz pierwszy wschodzą na tego typu wydarzenie. Najbardziej prestiżowy. Najbardziej prestiżowy to koncert dla burmistrza Nowego Jorku, dla prezydent Malty czy króla Kotaki na balu. Najbardziej wzruszający występ przed papieżem Janem Pawłem II z perspektywy czasu. I o tym chcę powiedzieć. Najbardziej refleksyjny. Otwarcie roku akademickiego na Politechnice Kijowskiej, wspólne występy z młodzieżą, cudowna atmosfera. I po paru latach nikt by się nie spodziewał, że to wszystko praktycznie zmieni swój pułap, spojrzenie, wybuchła wojna. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ zespół jest powołany przede wszystkim do jednej rzeczy, do dawania ludziom radości. Radość, którą dajemy, powoduje, że mamy z tego ogromną satysfakcję.
Ta obopólna energia to jest to, co nas wszystkich napędza, natomiast promocja, prestiż, nagrody to rzecz wtórna. Przedom Josep, przedom konisia i klace, a tobie za wionek zapłacę roz. W polu groch, na nim grochowianka, wara, chłopcy, wara, od wianka roz. I chciałam jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że przez te wszystkie lata przewinęło się prawie 3000 młodych ludzi. Wspaniałych, niepowtarzalnych młodych ludzi i muzyków. Muzycy, głównie studenci naszej uczelni. Bycie członkiem zespołu zdecydowanie poszerzyło moje horyzonty, zarówno w przenośni, i też dosłownie, ponieważ to, z czym mi się poligrodzianie kojarzą najbardziej, to przede wszystkim podróże. Podróże dookoła świata. Moje takie najbardziej, najdalsze podróże to były na przykład Azory, Galapagos czy Maroko, które super wspominam i na pewno były ważnym elementem mojego życia. Ale zespół to nie tylko podróże. Dla mnie jest on przede wszystkim ważny w podtrzymywaniu mojej kondycji, chociażby nie uprawiam żadnego innego sportu i też nie czuję się jakiś nadmiernie niewysportowany. Przede wszystkim kultura. Na pewno to, ile osób poznałem dzięki zespołowi, to w życiu bym nie poznał takiej ilości różnych osób, kultur, różnych krajów. Na pewno zetknąłem się z wieloma językami dzięki temu, co też mi ułatwia komunikację i życie na co dzień. Co do uczelni, dzięki poligrodzianom mam różne liczne benefity, ale taki główny to jest jednak punkty do stypendium, nie będę tutaj owijał w bawełnę. Chór Politechniki Poznańskiej Volantes Soni na mapie Poznania istnieje już od niemal 25 lat. Od 2005 roku występuje pod dyrekcją doktora habilitowanego Pawła Łuczaka, wykładowca Akademii Muzycznej w Poznaniu. Głęboki wdech i długie sy. Tartaku,
Chór zrzesza utalentowanych studentów, jak i absolwentów Politechniki Poznańskiej oraz innych poznańskich uczelni. Chór liczy w sobie około 90 chórzystów, a liczba ta od lat pozostaje niezmienna. Z uwagi na akademicki charakter zespołu, część jego uczestników zostaje z nami tylko przez czas studiów. Na szczęście nabory do wolantesów cieszą się bardzo dużą popularnością, dzięki czemu nie musimy się martwić o imponującą już liczbę chórzystów. Co roku w szeregi zespołu trafia kilkadziesiąt nowych twarzy, co ma swoje uzasadnienie w korzyściach, które śpiewanie w chórze daje. Ale liczby to nie wszystko. Uczestnictwo w Volantessoni to przede wszystkim możliwość rozwoju wokalnych umiejętności, kształcenia wrażliwości muzycznej, nabieranie pewności siebie czy poznawania nowych ludzi i zawiązywanie przyjaźni na lata. Dzięki pracy w grupie uczymy się siebie nawzajem. Uczymy się, by każdy z nas, ludzie o różnych temperamentach i osobowościach, wybrzmieli jednym pięknym i spójnym głosem. Od pierwszego do ostatniego taktu. Bycie członkiem chóru to również okazja do wspólnych wyjazdów na warsztaty lub konkursy choralne, na których zespół rokrocznie zdobywa imponujące nagrody. Do tych zeszłorocznych należą Audience Award na prestiżowym konkursie na Łotwie oraz złoty dyplom i nagrody zdobyte w Wejherowie podczas festiwalu Pieśni o Morzu. Aktywny udział w zespole, a także zdobywane z nim nagrody zwracają się jako dodatkowe punkty do stypendium rektora dla najlepszych studentów. Poznan University of Technology.